Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie, znajduję się w mojej łazience i po tytule też mogliście już zauważyć, że zabierę się dzisiaj za taką jesienną organizację moich kosmetyków. Powiem wam, że dzisiejsza aura za oknem totalnie nastroiła mnie właśnie tak już jesiennie i stwierdziłam, że w sumie mam trochę czasu, mogłabym posprzątać w szafkach w łazience, zająć się organizacją wszystkich kosmetyków, zrobić porządki, jeśli chodzi o te letnie kosmetyki, już jesienne kosmetyki. A ponieważ część z was tutaj na moim kanale bardzo lubi takie filmiki organizacyjne, pomyślałam, w sumie jak będę sprzątać, to mogłabym wam pokazać, jak ja to robię, jak wygląda u mnie ta organizacja, jak za to wszystko się zabieram, co robię, jak segreguję i tak dalej. Być może kogoś z was zainspiruje ten filmik do zrobienia właśnie takich pierwszych jesiennych porządków, kto wie, więc słuchajcie. Zabieramy się od razu za robotę i na sam początek muszę oczywiście wyjąć kosmetyki z szafki. Wszystkie je sobie za chwilę tutaj wyłożę, żeby mogła je posegregować, sprawdzić, poczyścić i tak dalej. A następnie wyczyszczę szafki w środku i oczywiście na górze za pomocą takich oto chusteczek. To są chusteczki uniwersalne Presto. Ja tak naprawdę, powiem wam, kupuję różne chusteczki, jeśli chodzi o właśnie takie nawilżone chusteczki do sprzątania. Nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia, po prostu te, które są albo na promocji, albo są aktualnie dostępne, to po prostu biorę i kupuję. W tej chwili mam Presto. One naprawdę bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Co prawda, powiem wam, że jedyne chusteczki, których nie lubię, to są te z Lidla, bo one są bardzo mocno nasączone i przez to też, kiedy ścieramy różnego rodzaju powierzchnie, to tworzy się taka pianka. Nie wiem, czy wy zwróciliście na to uwagę, ale później tą piankę trzeba jeszcze dokładnie usunąć z mebli. Dlatego na przykład ja lubię Presto, lubię chusteczki z Biedronki. No jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc najpierw przecieram na mokro. Później przecieram oczywiście papierowym ręcznikiem, żeby wysuszyć każdą powierzchnię. I mam też taki patent, słuchajcie, jeśli chodzi o fronty szafek. A mianowicie ja mam fronty lakierowane. I próbowałam różnych metod, też chusteczki takie nawilżone, ręczniki papierowe i tak dalej. I wiecie, co u mnie się sprawdza najlepiej? Rękawica kuchenna, nie uwierzycie. Rękawica kuchenna, którą dostałam kiedyś od szwagra. On ją kupił w Makro, na dziale kuchennym. I to jest taka standardowa rękawica kuchenna, która służy nam przede wszystkim do wyciągania gorących rzeczy z piekarnika. Ale wiecie co, ta rękawica jest wykonana z bardzo fajnego materiału. Tu jest połączenie mikrofibry jeszcze z jakimiś włóknami, przez co też ona jest puchowa, niesamowicie miękka i nie potrzebujemy żadnego środka czyszczącego. Wystarczy przetrzeć nią powierzchnię. Ona bardzo ładnie zbiera kurz i do tego czyści wszystkie takie miejsca, gdzie zostawiamy ślady, na przykład od palców. Także fantastycznie się u mnie sprawdza. Jak kiedyś będę w Makro na dziale kuchennym i znajdę te rękawice, to też z wami się podzielę, co to takiego jest i wtedy będę mogła też wrzucić wam jakiś opis pod tym dzisiejszym filmikiem, żebyście wiedzieli, co i jak. Ta rękawica ma już ponad rok, ale mówię, jest po prostu genialna. No to zabieram się do roboty. Zanim zabiorę się za czyszczenie szafek w środku, pokażę wam jeszcze, tada, jak to wygląda w tej chwili, czyli widzicie po prostu jeden wielki bałagan. Wszystko tutaj jest, uwierzcie mi, wszystko tutaj jest i zaraz będzie to wyglądało zupełnie inaczej, więc wyciągam teraz wszystkie kosmetyki i zabieram się za czyszczenie. Pierwsza półka już gotowa, czyli ta najwyższa. Tutaj będą rzeczy, po które sięgam raz na jakiś czas. Ja to nazywam półką zabiegową, zresztą kiedyś wam już o tym opowiadałam. I widzicie tutaj preparaty właśnie do zabiegów, jakieś dezynfekujące, żel do ultradźwięków, preparat z marki SVR, który uwielbiam, Cicavit Plus. Z tyłu jest Nanopen.
Tutaj mam Dermamist, czyli tą naną mgiełkę od Yasumi, peeling Niagara, a tutaj trzymam na przykład peeling kawitacyjny, wszelkiego rodzaju końcówki, masażery, ampułki, jakieś dodatkowe, nie wiem, jakieś dodatkowe ładowarki i tak dalej, kabelki. Wszystko to mam w jednym miejscu. Także widzicie, ta ostatnia półeczka wygląda tak. Panuje tutaj już porządek. To teraz czas zabrać się za następną bułkę. Ale zanim to zrobię, muszę posegregować, posprawdzać wszystkie te kosmetyki. Co to znaczy posegregować? Po pierwsze, muszę sprawdzić, odłożyć sobie na jedną część takie kosmetyki, jak na przykład filtry, o, bardzo proszę, których nie będę już używać, czyli filtry do ciała. Muszę sobie też odłożyć na pewną tutaj kubkę, jak to się mówi, preparaty, które wprowadzę do mojej jesiennej pielęgnacji, te, które będę jeszcze wykańczać, ponieważ mamy końcówkę lata, więc warto by było skończyć te kosmetyki, które już gdzieś tam zaczęłam, mam już ich je na wykończeniu. Oczywiście muszę też oddzielić kosmetyki do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji twarzy, maseczki i tak dalej. No czeka mnie tutaj po prostu trochę roboty. Także widzicie, trochę tych kosmetyków jest, ale pojawią się też inne. Wśród tych wszystkich, które tutaj widzicie, na przykład mój ukochany Body Lava rozświetlający Fenty Beauty do ciała, z którego raczej już nie będę korzystać, ale nie chowam go jeszcze głęboko, bo kto wie, może wrócę upały i będzie można pokazać co nieco, ale na przykład zobaczcie, mam tutaj resztkę oliwki z Johnsona, którą wykorzystam w kuchni, więc sobie też na przykład takie opakowanie wyniosę stąd. Co tutaj mam jeszcze takiego, co chciałabym Wam pokazać? O, na przykład to. Tu już mam puste opakowanie po musie od Fluff. Musie takim do demakijażu oczyszczającym skórę. W ogóle świetny produkt, przepięknie pachnie, no, ale tak jak mówię, jest już puste, opakowanie się na udęka, więc nie ma sensu je tutaj trzymać. No, dobra, koniec gadania, biorę się za robotę, bo trochę mi z tym zejdzie. Po mniej więcej 15 minutach wygląda to tak. Część demakijażowa oczyszczająca, kurację, serum i kremy pielęgnacja, dzień, twarz i pod oczy. Dodatkowo, jak widzicie tutaj na drugiej półce, ułożyłam już kosmetyki do ciała. Czyli tam z tyłu mamy Body Lava, samoopalacz, peeling, kremy, EOS, który stosuję jako oczywiście krem do depilacji, rękawice do samoopalacza. I teraz w dalszej części tej półki będę ustawiała właśnie kurację, peelingi, maseczki, takie preparaty, które stosuję kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu albo i rzadziej. No i gotowe, tak to się teraz prezentuje, ale zanim przejdziemy do tej półeczki, to skończmy jeszcze tę, a mianowicie mówiłam Wam o tym, że mam tutaj część właśnie do pielęgnacji ciała, a tutaj już część, w której trzymam kwasy, toniki złuszczające, peelingi, maseczki i tak dalej. Wygląda to właśnie w ten sposób. No i ostatnia półka, czyli ta najniższa. I tutaj mam kosmetyki, po które sięgam, będę sięgała codziennie. Czyli mamy tak, demakijaż, oczyszczanie, ten pierwszy krok. W ogóle przy okazji powiem Wam, że zakochałam się absolutnie, totalnie w tej wodzie micelarnej Face Boom. Pokazywałam Wam już zresztą ją na moim Instagramie i mówiłam, że kupiłam kolejne opakowania, mogliście to już widzieć, więc nie będę się na ten temat rozwodzić, ale podtrzymuję cały czas moje zdanie, to jest po prostu świetny preparat, plus dwa oczyszczające balsamy, Fluff i Bundy. Tutaj widzicie taką rękawicę gumową, która jest do demakijażu i służy między innymi właśnie do oczyszczania skóry, kiedy nakładamy balsamy. O, takie balsamy. Można się wspomóc jeszcze taką rękawicą. Ona mi została po balsamie marki Dermalogica i świetnie się u mnie sprawdza. Kolejna część to jest oczywiście serum. Jest ich tutaj troszkę, ale tutaj są te wybrane na dzień, na noc z kwasami, z witaminą C. Oczywiście mam też kremy pod oczy na dzień, na noc. I tutaj widzicie też opakowania po preparatach marki Teoxan, o których Wam już opowiadałam, ale powiem Wam, że wystawiłam je tutaj na sam początek, dlatego że zostały mi
może jeszcze na dwa użycia maksymalnie dezodorant Dove i znowu pojawia się u mnie w jesiennej pielęgnacji, od czego zaczynam, kuracja od dr Ewy Chlebus, receptura 01 z retinolem. I tak to się właśnie prezentuje. Ale przy okazji chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę. Otóż jak będziecie czyścić sobie w półkach, w szafkach, na półkach, sprzątać, to pamiętajcie też o tym, że warto wyczyścić kosmetyki, opakowania, przetrzeć je wilgotną jakąś szmatką, potem przetrzeć je do sucha, wyczyścić aplikatory, pipety. Tak samo, zobaczcie, tutaj mam takie na przykład dzióbki przy aplikatorach. Pamiętajcie o tym, żeby regularnie po użyciu zawsze je przetrzeć, żeby nic tutaj na zewnątrz nie zostawało, ponieważ w takich właśnie opakowaniach, w takich aplikatorach mogą zbierać się bakterie, co jest oczywiście niekorzystne dla Was, bo później problemy trądzikowe, alergie i cała reszta, ale nie będę na ten temat się rozwodzić. Chciałam Wam tylko po prostu zwrócić uwagę na to, że jak już robicie porządki, organizujecie swoje kosmetyki, to warto również przetrzeć właśnie opakowania, dokładnie je wyczyścić, wysuszyć. No i zobaczcie, moja szafka z kosmetykami wygląda w tej chwili tak. Wiem, jest tego trochę, ale jako osoba testująca różne nowości i nie tylko, specjalnie dla Was, no nie mogę poprzestać na jednym kosmetyku. Zresztą ja kocham kosmetyki, Wy o tym doskonale wiecie. Także jestem z siebie dumna, udało mi się wszystko zorganizować, ułożyć i mam na razie z tym spokój. Chyba mogę powiedzieć, że robota się udała, praca zakończona z sukcesem i jedna szafka już skończona. Muszę zająć się jeszcze tymi, ale nie będę Wam dzisiaj tego pokazywać, ponieważ tutaj w szafkach trzymam kosmetyki do włosów, ale przede wszystkim różnego rodzaju środki czystości. Więc może przy okazji jakiegoś kolejnego vloga pokażę Wam jeszcze co i jak w tamtych szafkach, jak je organizuję, jak to wszystko u mnie wygląda. Dzisiaj miało być o kosmetykach i myślę, że było. Ale mam też nadzieję, że ten dzisiejszy film troszkę Was zainspirował. Tak jak mówiłam na początku, może do jakichś już pierwszych porządków takich przed jesienią organizacji kosmetyków. Pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę na daty ważności, daty przydatności od otwarcia kosmetyku, żeby je dokładnie wyczyścić, żeby one wyglądały pięknie, ale żebyście i Wy miały przyjemność z ich korzystania. Bo przecież pielęgnacja to nie musi być nic złego. Wręcz przeciwnie, pielęgnacja musi być dla nas przyjemnością. I takim właśnie akcentem żegnam się, kochani, dzisiaj z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na tym właśnie moim spontanicznym filmiku, który postanowiłam przygotować specjalnie dla Was i razem z Wami posprzątać moją szafkę kosmetyczną. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!